minioną niedzielę z inicjatywy Koneckiego Klubu Gazety Polskiej w Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce z udziałem Tomasza Kaczmarka i Jana Tomaszewskiego, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno wypowiedzi gości, jak również pytania kierowane do nich z sali prawie wyłącznie dotyczyły sytuacji w polskim sporcie. Obecni na spotkaniu w liczbie kilkudziesięciu osób pytali o sytuację w Polskim Związku Piłki Nożnej, o problemy ze Stadionem Narodowym w Warszawie i zbliżającą się Euro 2012. Panie Janie, zanim zadam panu pytania dotyczące teraźniejszości, chciałbym pana zapytać o taką opinię. Czy jest szansa, że nasza drużyna pod tym przewodnictwem, że tak powiem, tego trenera, który jest w tym składzie, ma jakieś szanse na Euro? Wie pan, to tylko pod innym warunkiem, że piłka nożna jest grą nieprzewidywalną i no... I trudno wskazać faworyta, to znaczy umówmy się, że nawet jak będzie grała trzecioligowa drużyna z Brazylią, istnieje szansa, że oni zremisują 0-0 albo wygrają. To tylko możemy liczyć na jakąś taką przypadkowość. Oczywiście tej przypadkowości jest coraz mniej w piłce nożnej, ale jest to gra przypadków. Natomiast mówiąc, biorąc to wszystko tak profesjonalnie, to... Nie mamy szansy, nie mieliśmy szansy wyjścia z grupy, ale ponieważ teraz tak, Grecy są w różnej sytuacji, tam z Czechami różnie jest, no Rosjanie raz grają, raz nie grają, to grupa jest taka, że jeśli nie wyjdziemy z tej grupy, to będzie świadczyło o tym, że naszej piłki już nie ma. Mówię, jeśli nie wyjdziemy, bo Bóg nam dał takie losowanie, że lepszego nie można było mieć. Czyli takich szans jak wtedy, kiedy pan był w drużynie, kiedy świętej pamięci trener Górski był, to już raczej nie przewiduje pan, że to może wrócić. Takie sukcesy. Dla mnie to wróci, ale w momencie, kiedy ci ludzie z PZPN-u, którzy doprowadzili polską piłkę na kraj przepaści, odejdą. Bo proszę mi wierzyć, my mamy naprawdę utalentowaną młodzież, o czym świadczą wyniki uzyskiwane w tych kategoriach juniorskich. My jesteśmy medalistami wielu imprez. Co się potem z nimi dzieje? Dam panu taki przykład. My, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy Juniorów do lat 19, tej największej kategorii w 2001 roku, Jerzy Engel żadnego z tych talentów mistrzów Europy nie wziął do Korei. A niech pan zobaczy, Niemcy zdobyli rok wcześniej, przed Mistrzostwami Świata w Afryce Południowej, zdobyli Mistrzostwo Europy, takie same jak myśmy zdobyli, i oni wzięli tych zawodników i jakiś taki Ozil, jakiś taki Kedira, przepraszam, tacy gówniarze futbolowi, są w tej chwili najlepszymi piłkarzami świata. Miller strzelił, był wicekrólem strzelców. Właśnie z tych młodych chłopców, oni wiedzą, jak te talenty... I ostatnią taką, jak się dzieje w naszej piłce. Ja jestem dumny z tego, że Podolski i Kloze są Polakami, przyznają się do tej polskości i są jednymi z najlepszych piłkarzy świata. I gratuluję ich rodzicom, że swego czasu wyjechali z Polski, bo gdyby zostali z tymi chłopcami w Polsce, oni się pałętaliby gdzieś po trzecioligowych klubach, a tak mamy przynajmniej to, że są najlepszymi piłkarzami, no jednych z najlepszych piłkarzy świata. Był Listkiewicz, był niedobry. Teraz jest pański kolega z boiska z tamtych czasów. Też okazuje się, że ten PZPN dalej nie funkcjonuje tak, jakby należało. Przynajmniej w pana opinii, ale nie tylko w pańskiej opinii. I nie będzie funkcjonował, dlatego że Michał Listkiewicz był niedobry i on brał to wszystko na siebie, bo on jak wyjeżdżał, powiedzmy, do UEFA, do FIFA, to oni kręcili lody. W tej chwili oni lody w dalszym ciągu kręcą i okręcają wokół swojego palca, bo zrobili sobie taką synekurkę wspaniałą mojego przyjaciela z boiska Grzegorza. Ja oczy wydrapię każdemu, kto ktoś powie złe słowo o Grzegorzu jako piłkarzu. Natomiast Grzegorz jako prezes w dniu wyboru, ja zeznawałem w jednej z telewizji wtedy i powiedziałem, że jest to największa kompromitacja w historii polskiej piłki. Niestety potwierdziło się to, bo co wystąpienie Grzegorza, to kompromituje, on nie kompromituje siebie, on nie kompromituje związku, on kompromituje cały naród, bo on jest reprezentantem. Czy pan sobie wyobraża, kto będzie najważniejszym człowiekiem w czerwcu tego roku w Polsce? No będzie Grzegorz Lato, który będzie współgospodarzem Euro i on będzie przyjmował koronowane głowy. Czy pan sobie wyobraża, jak on ich przyjmie?
Dlatego mówię, to jest jeden wielki wstyd. Ja apeluję, gdzie nie mogę, do pani minister Muchy, żeby rozpoczęła w procedurę wprowadzenia komisarza i żeby Zbyszek nas reprezentował. Bo jest to kompromitacja narodowa. Jeszcze raz podkreślam, bo ja tam nigdzie nie będę. Bo wstyd mi będzie, jak Grzegorz otworzy usta. I taka jest prawda o prezesie Grzegorzu Lacie. Ostatnie pytanie, panie Janku, już na dzisiaj, bo pan się śpieszy na kolejne spotkanie. Będziemy w finale, czy raczej nie? Jakieś zwierzę podobno tam wylosowało na Ukrainie, że z Ukrainą będziemy. Czy pan chce być bogatym i zdrowym? No każdy z nas chce być bogatym i zdrowym. Ja jeszcze raz mówię, ja z tą drużyną narodową odciąłem się od niej w momencie, kiedy w niej zaczęli grać przestępcy i sfrustrowani zagraniczni gracze, niemieccy i francuscy, którzy, podkreślam, reprezentowali Francję i Niemcy, nie załapali się, mówiąc kolokwialnie, do reprezentacji na Mistrzostwa Europy i łaskawie godzą się reprezentować Polskę. Ja uważam, że jest to profanacja koszulki z białym orłem. Ja się wstydzę w tej chwili, że grałem kiedyś w tej koszulce, w której teraz grają przestępcy. Mam tu na myśli zawodników skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za korupcję. I jakieś takie, no mówię, sfrustrowani Francuzi czy Niemcy, którzy zabierają nam, prawdziwym Polakom, miejsca. Bo ja wolę, żeby grał Borysiuk, jakiś tam Możdżeń, Kiełb, ci chłopcy, którzy biegają po naszych boiskach. Bo ja wiem, Rybus, bo oni oddadzą serce za grę w reprezentacji Polski, bo oni będą grali jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A ci, którzy przyjadą z zachodu, ci Francuzi czy ci Niemcy, oni będą siebie promowali. Oni nie będą walczyli za Polskę, bo jest to Legia Cudzoziemska i tak jest. No, dlaczego myśmy odnosili takie sukcesy za czasów pana Kazimierza? Dlatego, że pan Kazimierz potrafił z nas wydobyć to, co było najlepsze. I ja powiedziałem już niejednokrotnie, że człowiek, który zatrzymał Anglię, składał się z 12 części. Pana Kazimierza, 11, którą on wybrał. Bo przed nami była lepsza, byli lepsi piłkarze. Po nas również byli lepsi piłkarze. Bardzo dobrzy piłkarze. Ale oni mieli jeden pech życiowy. Nie natrafili na swojej drodze życiowej na papieża polskiej piłki nożnej. Przepraszam, może urażę uczucia niektórych, ale dla mnie to był papież polskiej piłki nożnej, pan Kazimierz Górski.